Cześć, witam Was, Przeglądzik Bitcoina, dawno nie było mnie z Wami, jak tam u Was w ogóle wszystko dobrze? Ktoś ma jakieś pomysły, co się dzieje na rynku? Ja nie nagrywam, bo, bo nic nie widzę, tak? Nie było mnie tydzień, nawet ten przegląd, który był tydzień temu, to też były bardziej moje przemyślenia z FX, z KAFSA, sorry, niż jakaś tam analiza tego, co się dzieje na bitku, bo ja, ja ciągle nic nie widzę, tak? A z czasem wręcz widzę coraz mniej. Przeglądam też jakieś inne filmy na, 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 na YouTube, przeglądam jakieś tam kanały na Facebooku, przeglądam coś tam na Trading View, mam kilku tutaj kolegów subskrybowanych, których przeglądam, co oni tam rysują. Ale powiem Wam szczerze, że wszyscy dosyć mocno próbują spekulować, próbują coś tam strzelać. Jak dla mnie wszystko co do tej pory zobaczyłem no nie ma czegoś takiego żebym mógł powiedzieć jasno rozrysować te fale tak jak wcześniej rysowaliśmy, że one się pięknie rozkładały, wszystko było super, fajnie, hyper i tak dalej. Na ostatnim filmiku założyłem, że być może to miejsce tutaj to już jest miejsce od którego się odbijamy, że poszliśmy pierwszy impuls, tu mieliśmy korektę, to był koniec pierwszego impulsu, że tu już mamy wzrost, że być może tu już był koniec tego wzrostu, oczywiście jak widać ten poziom, że to miałby być pierwszy impuls już wzrostowy że koniec tej korekty do tego ruchu z 6000 na, na 11, tam 800 musiałby w tym miejscu ten ta korekta maksymalnie zejść do tego poziomu jak widać już dzisiaj czy nawet wczoraj chyba było widać tak też było widać na przedwczoraj ten ruch to na pewno nie był już pierwszy ruch wzrostowy tylko na pewno ciągle jesteśmy w korekcie co najmniej tego ruchu z 6000 na to prawie 12000 a być może ciągle jesteśmy w korekcie tego największego ruchu, czyli tego wzrostu na TH, cały czas go korygujemy. Tak podpinając oczywiście teorię Faleliota, e, no bo jak widać to na pewno nie jest korekta do tego. E, poziomy Fibonacciego jakby przyłożyć to mm, no, była walka e, byków w tym miejscu, na tym poziomie 0.7.8, była walka, była próba podejścia gdzieś tam w górę, e, no ale to co mówiłem na ostatnim filmie, brakowało tutaj paliwa, brakowało wolumenu, nie pojawiło się wiele osób, które by chciały kupować Bitcoina w tej rosnącej cenie. Oczywiście po przebiciu tego poziomu w dół pojawili się chętnie do sprzedaży. No i teraz mamy kolejny poziom, czy ten poziom kolejny Fibonacciego 088, na którym odbywa się kolejna walka. Być może tu się zacznie znowu z pierwszy impuls jakiś wzrostowy widzę ten troszeczkę wzrósł, więc może i tak będzie. No a jeśli nie, no to, no to spadamy niżej. Na ten najważniejszy poziom, czy ten do 6000 dolarów. Jeżeli ten poziom 6000 dolarów przebijemy, no to, to jedziemy bardzo, bardzo daleko w dół. Nikt nie wie gdzie. Oczywiście pojawiają się kwoty 3000 dolarów, 4000 dolarów. Ja już o tym mówiłem, nie będę tego powtarzał kolejny raz, bo, bo nie o to mi tutaj chodzi. To już powinniście wiedzieć, oglądając moje filmy. Może tak to działa, tak, że, 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 że tak to wygląda. Jeżeli nie jesteśmy w korekcji do tego ruchu, tylko wyraliśmy się gdzieś niżej, to korygujemy co najmniej ten ruch, a jak spadniemy poniżej 6000, to korygujemy jeszcze ten większy ruch i tak dalej. Znowuż mam zaznaczoną linię wzrostu, w której będziemy wiedzieli, że nam się yy, korekta już skończyła. Do tego ruchu jedziemy w górę, czy jedziemy w falę numer wtedy 3, w tym wzroście, yy, i jedziemy do góry. Cóż, yy, ja bym chciał powiedzieć jeszcze bardzo ważnego, czyli do tego miejsca, co mamy ważne. Jeżeli spadamy poniżej 6000, to znaczy, że yy, spadamy dalej, że jesteśmy jeszcze w korekcie tego wielkiego ruchu. Yy, jeżeli przebijemy ten poziom, to znaczy, że rośniemy. Yy, to jest druga opcja, oczywista. Trzecia opcja niewiele z Was chce słuchać, jeszcze pewnie i jeżeli to nagram, znaczy nagrać nagram, jeżeli to wrzucę na YouTube, a, to myślę, że dostanę dużo dislike'ów pod tym filmem, ale chcę Wam to powiedzieć pod rozwagę, żebyście jakby rozważyli to, będzie jest jeszcze trzecia opcja, o której nie mówiłem do tej pory, a która coraz bardziej zaczyna mi się materializować, a to za chwilę. No dobra, opcja trzecia. Jeżeli... Ten wykres Wam wygląda znajomo, hmm. przypomina Wam wykres Bitcoina, to, to, to źle, sorry, może być zasłonięty teraz przez moją twarz. Teraz go trochę odsunąłem, Ach, trzeba by coś zrobić, żeby ta moja twarz była w innym miejscu. W każdym razie, jeżeli ten wykres Wam przypomina wykres Bitcoina, no to, no to, to sami czujecie, powinniście czuć teraz po tym, po tej podpucha może trochę, że cię specjalnie yy, nie mówiąc o tym, co to jest. Jeżeli wam przypomina to wykres Bitcoina, no to, no to znaczy, że, że jest podobny do wykresu Bitcoina, tak? Nie, nie brąćcie się przed tym, nie udawajcie, że, że, że jest inaczej. Tutaj dla porównania zestawię te dwa wykresy obok siebie, spróbuję zestawić obok siebie. Że Windows 7 nie chce mi na to pozwolić, ale no, 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 jeżeli ktoś nie widzi podobieństw między tymi dwoma wykresami, no to przykro mi, ale, ale one są, one są bardzo silne, tak? głębokość korekt, yy, które były w tej bańce na, a właśnie, bo co to jest? To jest, to jest wykres in, indeksu Nasdaq yy, na przełomie lat XX i XXI wieku, który był jedną z ostatnich baniek tak naprawdę yy, na rynkach finansowych. Yy, nastąpiło przepompowanie mocne na rynku i później, o, sorry, Napomp nastąpiło przepompowanie ostre rynku yy, Zaraz wrócę, przepraszam Was. Jak widzicie, ja cały czas gram. Coś tam próbuję robić. Próbuję nie grać, ale no, to słabo mi się udaje. Jestem tym słaby w niegraniu w sensie zalecam Wam coś, czego sam nie potrafię zrobić, yy, ale nie udaje mi się tak wydać, tam jakiś alarm pika, czasami coś robię, czasami coś kombinuję. Wracając, jest to wykres NASDAQ, jest to wykres indeksu giełdowego spółek generalnie z działu IT, z tego co mi się wydaje, nie jestem specjalistą giełdowym, ale, ale no, to jest wykres, jakby, który odwzorowuje tą bańkę na dotkomach na przełomie XX-XXI wieku. Moim zdaniem jest to szalenie podobne do tego, co obserwujemy na Bitcoinie. Widzimy głębokie korekty przed tym wielkim wzrostem, prawie pionowym do góry. Widzimy, widzimy duże odragowanie na spadku, które niektórzy już traktowali jako pójście po nowe ATH, i w tym miejscu, i w tym miejscu, tak. Wiele rzeczy jest bardzo spójnych i bardzo podobnych. Później kolejne odreagowanie, którego nie było właściwie na NASDAQu. Mieliśmy teraz niedawno, gdzie znowu ludzie zaczynali myśleć, że jedziemy po nowe ATH tu były takie adragowania, ale troszeczkę niżej, troszeczkę w innych miejscach. To jest dla mnie trzeci scenariusz. To jest dla mnie trzeci scenariusz, że bitcoin jednak był bańką, że był bańką, która pękła, że byliśmy tego świadkami i tyle. Jest to możliwość, o której mówią więksi analitycy finansowi, oczywiście ludzie, którzy bojkotują Bitcoina, oczywiście, którzy nie rozumieją, którzy są przeciwni tej technologii, są to oczywiście banksterzy, grubasy i tysiąc innych ludzi. mówią od początku, że to jest bańka, że to jest coś najstraszniejszego i tak dalej. My częściowo w to wierzymy, częściowo w to nie wierzymy. Spójrzcie na te dwa wykresy. Jeżeli one nie są do siebie podobne, to ok. Jeżeli ktoś z Was uważa, że one nie są podobne, że to jest zupełnie co innego, zapraszam do komentowania. W mojej opinii one są podobne i to dosyć mocno. Jeśli to by miało być tak, że to była bańka i ona nam pękła i już jej nie mamy, no to zobaczcie, co się będzie działo dalej. Wzrosty, które będą następowały i spadki, które będą następowały po pęknięciu tej bańki już nigdy nie będą tak spektakularne, jak w tym momencie takim, jakie my mieliśmy w grudniu i później w styczniu, tak? Mieliśmy w grudzień, jesteśmy w silne wzrosty, później bardzo silne spadki. Eee, dużo się rzeczy ciekawych działo. Po pęknięciu banki dynamika rynku nie będzie już taka duża, nie, we, nie ma już tutaj fali liota, nie ma już tutaj rysowania, nie wiadomo czego. Rynek oczywiście rośnie, I nawet te indeksy giełdowe nas osiągnęły ten sam poziom, który miał na szczycie tej banki, czyli pojechały na nowe ATH, czy na 4800, mniej więcej, ale stało to się po. Było to w 2016 roku. Stało to się, moi drodzy, po 16 latach, po 16 latach. Być może bitcoin po pęknięciu idzie na nowy ATH. Jeżeli był bańką, to być może bitcoin idzie na nowy ATH. Być może on przebije to 19-20 tysięcy dolarów. To może oczywiście nastąpić, ale to nie, nie jeżeli był bańką, to to się nie stanie w marcu, to się nie stanie w kwietniu, to się nie stanie w maju, tylko najprawdopodobniej to się stanie za wiele miesięcy, a być może nawet i kilka lat. No dobra, no i tak to wygląda generalnie, te trzy scenariusze, spadamy, jeżeli przebijemy 6500, chyba dokładniej rośniemy, jeżeli tam przebijemy 12, albo pękliśmy i tak będziemy się tarabanić między tym 6000 a 12000 z różnym tym nasileniem, powoli, z dużą mniejszą dynamiką i nie spotkamy już takich wzrostów, jakie mieliśmy w grudniu czy w styczniu na przełomie 2017-2018. To jest trzecia opcja. No co ja zalecam ogólnie, co ja, co ja zaczynam robić? Znaczy ja generalnie staram się jak najmniej grać. Staram się oczywiście, wychodzi mi to różnie, bo nie wiem, czy jestem uzależniony, czy mam z tym jakiś problem, czy, czy, czy ale po prostu muszę. Czasami się wydaje, że coś widzę, wchodzę w transakcję na siłę, coś tam zarabiam, później oczywiście kilka razy wejdę i, i tracę. I to jest takie 5 kroków do przodu, 4 do tyłu. Więc suma jeden krok do przodu, ale bardziej może 10 kroków do przodu, 9 do tyłu. Tak to wygląda. Przecież jest jeden taki długi krok, Skoka, później 9 kroków, gdzie spadam. I tak naprawdę, kapitałowo, jakby stoję cały czas w tym samym miejscu. Szczerze mówiąc, rynek jest bardzo wymagający teraz. Yy, bardzo trudny, yy, nic nie jest pewne i granie teraz na nim jest bardzo, bardzo na dosyć dużym ryzykiem, yy, biorąc pod uwagę, jeszcze że yy, tego wszystkiego, że gramy instrumentami. Yy, które są średnio bezpieczne, czyli chodzi mi o to, że nie mamy żadnej gwarancji, że giełda, na której gramy jutro będzie działała. Nie mamy żadnej gwarancji, że te środki będą wypłacone bez problemu. Jest dosyć dużo problemów z rozliczaniem tego. To dzisiaj bym na ten rynek na pewno nie wszedł. Dzisiaj na ten rynek bym nie wszedł. Jestem na nim, bo jestem na nim, bo go bardzo dobrze znam teraz. Jest to rynek, który znam najlepiej. Ale jeżeli dzisiaj mamy wchodzić na jakiś rynek finansowy, żeby, żeby grać, to nie byłby to, to rynek krypto na pewno. To, co widać na no pierwszy rzut oka, jak się poprzegląda inne instrumenty, no to widać w ogóle w ostatnim czasie mm, spore spadki. Spore spadki. Facebook spadł, no to wiemy dlaczego. Wypłynęły jakieś tam dane od nich. To, wszystko, to wszyscy wiemy. Tesla spadła dosyć mocno. No, te firmy no mają różne opinie co do tego, jak są mocne i, i czy są w stanie zarabiać w ogóle, czy nie, ale no, Microsoft dosyć potężnie spadł, Intel chyba dosyć mocno spadł, a teraz już widzę odbił. Nvidia, mimo że nie wyrabiają się z produkcją kart graficznych. Teraz troszeczkę odbiło, ale też miało ostatnio jakieś dosyć poważne spadki. Wszyscy kraczą o kryzysach, yy, samo zło w, w informacjach prasowych. Zaraz wszystko pęknie. Wiem, że Amerykanie ponoszą stopy procentowe powoli, więc pewnie Europa to też niedługo czeka. Yy, no i cóż, no, czy te pieniądze z giełd, jeżeli do kryzysu dojdzie, zostaną przekierowane w świat krypto? Być może. Ale są no, inne rzeczy, na które, moim zdaniem, ja się na nich nie znam, ale myślę, że warto na nie zwrócić uwagę. Spójrzcie na cenę srebra. Mówił też o surowcach typu Srebro Trader 21 na FX -Cuffie. Cena srebra tak niska była ostatnio w 2010 roku. Później być może i była bańka na srebrze, kiedy nastąpił kryzys, która później spadła, ale no, czy srebro ma jeszcze miejsce, żeby spać? No ma, oczywiście, że jeszcze gdzieś tam niżej może spaść. Nie jestem analitykiem surowcowym, nie znam się na tym rynku, ale no wygląda to nieźle, szczerze mówiąc, tak. Platyna, czyli kolejny jakiś tam surowiec, no też jest dosyć nisko. Czy ona ma szansę wzrosnąć, czy nie? Nie są to rynki, na których ja bym się znał, więc ja nie chcę wam doradzać. To słowa, które kieruję teraz, kieruję do ludzi, którzy w świecie krypto jeszcze nie są. Jeżeli myślisz nad, dzisiaj nad wejściem na rynek krypto, nie znać tego rynku w ogóle i nie wiesz w ogóle jak, to, jak Bitcoin się zachowuje nie wiem czy ja bym w tą stronę kierował swoje kroki, oczywiście to moje prywatne zdanie i każdy może robić co mu się podoba, ale nie wiem czy, czy, czy świat krypto byłby dzisiaj dobrym krokiem, to są rynki regulowane na których można grać na kontraktach terminowych można grać z dźwignią wiem, że w Europie teraz ta dźwignia została dosyć mocno ograniczona ale i tak jest to 1 do 25, więc dosyć mocno na jakieś tam dłuższe terminy, nie jakiś tam scalping. Myślę, że wystarczająca do inwestowania. Nie musimy też koniecznie grać w Europie. Możemy założyć konto, makler, rachunek maklerski gdzieś indziej, jakiegoś brokera znaleźć, który jest poza Europą i wtedy możemy używać większej dźwigni. Powiem Wam szczerze, że, 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 że jestem jeszcze w krypto, jestem w Bitcoinie, ale boję się, że, że, że weszliśmy w tą fazę, w której. Hmm, on będzie taki, taki nijaki. On będzie taki nijaki, że gdzieś tutaj nisko spadniemy i że nie będzie takiego mega wybicia od jakiegoś tam poziomu e, z mega wzrostem. Bo tu niestety ja oglądam też to na dole. E, Banka charakteryzuje się tym też, że bardzo mocno rośnie na nie wolumen i wolumen faktycznie mocno wzrósł w tym okresie. On teraz wygasa zarówno na spadkach, jak i na wzrostach. Wolumen jest coraz mniejszy, market cap spadł bardzo mocno. E, coraz, coraz mniej osób się interesuje, jakby. Krypto no, ogólnie, moim zdaniem, coraz mniej graczy wchodzi nowych. Dopóki ten rynek się nie oczyści z, tak, z przysłowiowych taksówkarzy, yy, to ciężko będzie uznać za to, że korekta się skończyła zupełnie. I że ta Ale jeżeli nawet ona się skończy i ten rynek będzie rósł, to moim zdaniem on już nie będzie rós rósł tak dynamicznie jak rósł do tej pory, tylko będzie sobie rósł tak spokojnie, tak jak indeksy na przykład Nasdaq, albo jak nie, na przykład po bańce, po wybuchu bańki. Tak jak akcje na przykład e, Intela, one były przepompowane, później spadły, oczywiście z takimi odreagowaniami i teraz sobie rosną, ale rosną sobie stabilnie i spokojnie. Przy tutaj znowu zaczyna się mega pompa, znowu e, znowuż analitycy giełdowi twierdzą, że jesteśmy w jakiejś tam bańce i że zaraz to wszystko pęknie, wybuchnie i będzie znowu źle. Jak będzie, nie wiem. Rozwa... zostawiam wam to do przemyślenia. Yy, tak jeszcze świątecznie, bo jest wielkanoc, takie podsumowanie tego wszystkiego, takie trochę wielkanocne, yy, tak mi się skojarzyło z, to, z tymi świętami. Nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, tak. Yy, to jest bardzo ważne moim zdaniem do przemyślenia. Yy, szczególnie w dzisiejszych czasach inwestowanie wszystkiego w instrumenty, wszystkich pieniędzy, które mamy, wszystkich oszczędności w instrumenty, jakby. Z na przykład tylko w krypto, albo tylko w giełdę, albo tylko w surowce. Nie jest to dobrym pomysłem. Radziłbym dywersyfikować mocno nasze oszczędności. Część tych oszczędności może być w krypto. Jeżeli zastanawiasz się, ile zainwestować, w ogóle cofnij się do moich innych filmów. Tam była chyba lekcja pierwsza, ile wrzucić. Trochę jeden na ten temat miałem. No i tym chciałbym zakończyć tak naprawdę. Jeśli jakieś komentarze, zapraszam oczywiście. Jeśli nie, życzę Wam spokojnych i wesołych świąt. Trzymajcie się tam.